Właśnie dzisiaj podpisałem stosowne dokumenty o podwyżce. W jakiej skali? 150 zł. Średnio na osobę? Na osobę. Brutto. Nie pamiętam, czy brutto, czy netto, ale wydaje mi się, że netto. Czyli na rękę. Tak. Ale możecie się upewnić, żeby nie było kłamstwa. I co, już teraz żal nie wychodzi, co? Zaplanowano przez prezydenta rękę. Nie wiem, ile w tym prawdę, stąd pytam. No cóż, myślałem, że się nie spyta tutaj o to. Urzędnicy przychodzą. Proszę? Żeby zapytać. Wybierają się sami. Właśnie dzisiaj podpisałem stosowne dokumenty o podwyżce. W jakiej skali? 150 zł. Średnio na osobę? Na osobę. Brutto. Nie pamiętam, czy brutto, czy netto, ale wydaje mi się, że netto. Czyli na rękę. Tak. Ale możecie się upewnić, żeby nie było kłamstwa. Ale w budżecie nie było takiego zapisu, że tam wzrost funduszu płac, o ile dobrze pamiętam. No, z tą pamięcią prezydenta to jest różnie. Pan z sesji może kojarzyć, że prezydent Lenk pamiętał, że był wóz z Sudału wpisany do budżetu, a później się okazało, że jednak nie wpisał, więc nie wiadomo, czy tam nie ma tego. Ale zwrócił pan uwagę, że ja tu jednak... Ja zakładam, że mogę nie pamiętać lub coś, natomiast tak, tam tak. Była... Że było, no tak. Ewidentna różnica. Ewidentna różnica, okej. I to też jest jakby takie podejście, że wydaje mi się, że czegoś nie było. Nie. A co innego, jak ktoś mówi, że... Stanowczo. Tak, było. To jest nawet odwrotnie.